Dzień dobry, witam wszystkich na naszym wspaniałym spotkaniu. Będziemy rozmawiać o naszym projekcie, o naszej przyszłości. Cały czas dochodzą do nas nowe osoby. Tutaj z tej strony, jeżeli chcecie wybrać język, mamy tłumaczy dzisiaj. Tutaj na dole macie opcję, żeby wybrać język. Każdy może wybrać swój język, naciskając odpowiedni przycisk, i wtedy będzie słyszał tłumaczenie na swój język. Zaczekamy jeszcze na kilka osób, które się z nami łączą, i chcę powiedzieć, jak wspaniałe jest dla nas to, że bardzo dużo osób się z nami połączyło dzisiaj. Mamy 420 zgłoszonych osób z 22 różnych krajów. 16 z tych krajów to część Unii Europejskiej. Także wielu z Was jest z nami, łączy się z nami. Nie tylko jedna osoba z jednego laptopa, ale bardzo wiele osób z wielu komputerów. Jestem bardzo zadowolona, że tak jest, że jest nas tak dużo. Mam nadzieję, że możecie zrozumieć to, co powiedziałam. Tutaj mamy listę języków. Jeśli chcecie wybrać tłumaczenie na swój język, niemiecki, francuski, rumuński, polski, hiszpański, możecie wybrać go z listy rozwijanej, wcisnąć przycisk i otrzymacie tłumaczenie na wasz język. Witam Was serdecznie. Zaczynamy oficjalnie. Będę teraz robić taki wstęp na temat naszego spotkania w 2021 roku. Teraz pokażę Wam prezentację. Tutaj jest. Tutaj jest takie wprowadzenie na nasz temat. Jest napisane, kim jesteśmy. Na początku zaczęliśmy jako organizacja lokalna. Pracowaliśmy na poziomie lokalnym, żeby pomóc ludziom z trisomią chromosomową 21. Pracowaliśmy online, pracowaliśmy też osobiście. Mieliśmy spotkanie w Brukseli, w Parlamencie Europejskim i cały czas rośniemy, jest nas coraz więcej i mamy teraz takie główne cztery cele. To jest autonomia dla ludzi ze zespołem Downa, żeby mogli podejmować własne decyzje, ich wizualność, ich widoczność, żeby mogli być widoczni w oczach publicznych, również żeby mogli otrzymać opiekę zdrowotną, żeby byli szanowani całkowicie. I to jest nasz wielki projekt, który dzisiaj Wam przedstawiamy. Przyszłość jest nasza. Na ten temat właśnie mówi ten projekt. Ten projekt będzie na temat tych czterech rzeczy: autonomii, widoczności, zdrowia i równości w traktowaniu, żeby wszyscy byli traktowani jednakowo. A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od pierwszego celu, to znaczy autonomii. Kiedy zaczęliśmy pracować nad tym projektem, zadaliśmy takie pytanie: co to znaczy życie życiem autonomicznym? Co to znaczy być autonomicznym? Otrzymaliśmy takie odpowiedzi, że to jest bardzo trudne otrzymać, znaleźć taką równowagę między życiem, kiedy mogę ja sam decydować o sobie, czego chcę i mieć wszystkie moje potrzeby zagwarantowaną opiekę, ale jeszcze potrzebna jest równowaga między tym, jak ja mogę to zrobić, że muszę otrzymać dostęp do edukacji. Będziemy mieć tutaj wspólnie pięć osób, które
zabiorą głos. I pierwszym mówcą jest osoba, która teraz jest w Brukseli, ma na imię Sofian. Chcę Ciebie teraz przedstawić. Jest osobą od 2008, która pracuje nad różnymi szkoleniami, żebyśmy mieli dostęp do informacji, jakie decyzje mogą podejmować osoby z niepełnosprawnością, na przykład z trisomią chromosomową. I od listopada 2020 roku pracuje w Radzie Integracyjnej. Więc to będzie dla nas bardzo ciekawe przemówienie na temat Unii Europejskiej. Sofian, prosimy. Teraz podzielę się z Wami moim ekranem, pokażę Wam moją prezentację. Będę mówić o kilku tematach. Po pierwsze, ambicje, później prawa i należenie do konkretnej grupy, czyli na przykład do Unii Europejskiej. Prawo do głosowania w Unii Europejskiej, integracja europejska. Co to jest Inclusion Europe, to znaczy integracja europejska? To jest taki ruch osób, które mają intelektualną, jakieś intelektualne problemy lub też dla ich rodzin. Jest w Europie 20 milionów osób na tej platformie. Jedna trzecia tych osób właśnie w tej grupie integracyjnej to są osoby, które działają na rzecz samowystarczalności i samodzielności osób niepełnosprawnych. I jaki jest nasz cel? Chcemy, żeby ludzie intelektualnie niepełnosprawni mogli podejmować sami swoje decyzje na temat swojego życia, żeby mogli głosować i żeby mogli decydować też o swoich pieniądzach, mieć swoje konto w banku. Chcemy, żeby rodziny takich osób mogły pomagać, chcemy tym rodzinom, żeby rodziny nie czuły się, że są same, tylko żeby otrzymywały pomoc. I co robimy, żeby to osiągnąć? Musimy mieć dostępną zawartość, zrozumiałe treści. Musimy walczyć z dyskryminacją i pozwolić pomóc ludziom, żeby zrozumieli, na czym polega niepełnosprawność intelektualna. A czym jest Unia Europejska? Jest to grupa 27 krajów, które się połączyły razem, żeby być silniejsze. Tworzą wspólne prawa na różnych poziomach i są to też ważne prawa dla ludzi z niepełnosprawnościami. A czym są wybory? Wybory polegają na decydowaniu, kto powinien decydować, mówić w naszym imieniu i podejmować decyzje za nas. Na przykład w waszym kraju możesz decydować i wybrać kogoś takiego, kto będzie prezydentem, czy będzie prezydentem kraju, czy też miasta. Parlament Europejski jest też bardzo ważny, jest taki organ, który podejmuje ważne decyzje w Unii Europejskiej, a członkami Parlamentu Europejskiego są osoby, które podejmują decyzje na temat wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Czasami ludzie nie mogą głosować, dlatego że nie mamy dostępu do głosowania, albo ci ludzie nie mają prawa do głosowania. A jak możemy osiągnąć to, żeby głosowanie było dostępne dla wszystkich? Musimy mieć dokumenty łatwe do przeczytania dla wszystkich, szkolenie dla osób, które przystępują do głosowania. Więcej informacji na ten temat znajdziecie pod tym adresem,
e-mail pod tym adresem internetowym, na który możecie kliknąć. I to będzie bardzo łatwa do zrozumienia informacja. A czym jest zdolność legalna? Jest to na przykład prawo do głosowania i bycia wybranym, prawo do wybrania, gdzie mieszkam i z kim mieszkam, prawo do podejmowania decyzji na temat zdrowia, z kim się ożenić, czy z kim wziąć ślub i mieć też swoje konto w banku, decydować o swoich pieniądzach. Jeśli klikniecie tutaj na ten niebieski link, będziecie mieć też więcej informacji na temat zdolności prawnej. A jakie konsekwencje są, jakie konsekwencje i restrykcje? Osoby, które nie mogą głosować, nie są traktowane tak samo jak inne osoby. W niektórych krajach osoby, które są pod opieką innych, są też inaczej traktowane. Dobrą wiadomością jest to, że 3 maja 2022 roku w Europejskim Parlamencie rozmawiano o prawach dla osób niepełnosprawnych. Moglibyśmy osiągnąć możliwość głosowania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Niedawno, całkiem niedawno temu, wydaje się, w 2014 roku brałem udział w Belgii w głosowaniu, a w 2016 dostałem informację, że nie mogę głosować, dlatego że jestem pod opieką innej osoby. Natomiast jeśli chodzi o głosowania w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, jedna osoba z Ameryki powiedziała, że może głosować i jest bardzo zadowolona z tego, bo to jest bardzo ważne, żeby zdecydować o prezydencie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, ja bardzo chętnie Wam odpowiem. Dziękuję. Wspaniale. Bardzo dziękuję, Sofian. Myślę, że to wspaniała, piękna prezentacja dla osób, które są zainteresowane tym, co się rzeczywiście dzieje i czym jest głosowanie i które mogłyby spróbować głosować w przyszłości. Dla Parlamentu Europejskiego głosowanie osób niepełnosprawnych byłoby też bardzo ciekawym nowym przedsięwzięciem i byłoby to coś ciekawego dla Parlamentu Europejskiego. Powinni porozmawiać o tym. To jest bardzo ważne, że ktoś na przykład taki jak ty może powiedzieć coś na ten temat i powiedzieć jakąś opinię. Czy ty pracowałeś też w związku z tym, w tym panelu integracyjnym Europy? Dla mnie głosowanie jest bardzo ważne, dlatego że nikt nie powinien pozostać z boku, nie powinien pozostać zostawiony bez możliwości głosowania. I każdy powinien mieć wpływ na zmiany, dlatego myślę, że głosowanie, możliwość głosowania dla każdego jest bardzo ważna. Dziękuję Ci bardzo. Inclusion Europe, czyli integracja europejska, ten panel jest bardzo ważny dla nas, jest czymś bardzo ciekawym. Nie moglibyśmy tego zrobić sami. Ta Twoja platforma jest naprawdę bardzo pomocna. Bardzo proszę, nie ma za co. Dziękujemy. A teraz mamy tutaj pewną sytuację z tłumaczeniem na hiszpański. Okazuje się, że już jest rozwiązany ten problem z tłumaczeniem na hiszpański. Ale jeśli będą dalej problemy, będziemy nad tym dalej pracować. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Mamy tutaj 9 różnych języków. Staramy się jak najlepiej, ale zawsze może pojawić się jakiś problem. Mamy tutaj
kolejnego gościa, który będzie za chwilkę przemawiał. Jestem bardzo zadowolona i dumna z tego, że mogę przedstawić Wam naszą sieć panelu niezależności osób niepełnosprawnych. Możemy pokazać osobom niepełnosprawnym tą platformę i tłumaczyć im, informować o wielu rzeczach na temat ich możliwości, na temat ich samodzielności. Mamy tutaj cztery osoby, które zabiorą głos. Pierwsza osoba to Fanny z Austrii, później Fiona z Niemiec, następnie Francesca z Grecji i Jean-Philippe z Francji. Zaraz ich tutaj włączę, żebyśmy mogli ich zobaczyć i usłyszeć. Fanny też. Już wszyscy są. Nasi przedstawiciele różni, udało nam się ich zaprosić. Oni sami się zgłosili, żeby tutaj mówić na temat niezależności i samodzielności w ich życiu. Ja mogłabym mówić cały dzień, ale oni mają coś jeszcze ciekawszego do powiedzenia dla nas. To jest bardzo ciekawe słuchać osób, które mówią o własnym doświadczeniu. Na początku Fanny z Austrii. Jestem bardzo zadowolona, że ona tutaj jest, dzisiaj z nami jest. Czy coś się dzieje? Nie. Dobrze. Fanny z Austrii. Jestem wyjątkowo zadowolona, że się z nami połączyła. Ona pochodzi z Austrii tak jak ja. Teraz nam opowie, jak zaczęła od 18 roku życia samodzielna, być samodzielną. W Austrii można pracować, głosować od 16 roku życia. Dlatego media zaczynają mówić o tych prawach, a później otrzymujesz list, żeby móc głosować. Otrzymujesz listy pocztą, dostajesz wszystkie wskazówki na temat głosowania, gdzie musisz iść. Otrzymujesz to wszystko listem. Gdzie musisz iść? Musisz iść ze swoim dowodem osobistym. Także ja szukam, wybieram między partiami i kryteriami, które są dla mnie ważne. Czyli na przykład przede wszystkim dla mnie ważne są kryteria społeczne, bardzo ważne są dla mnie i chcę, żeby wygrała partia, która robi coś dla środowiska. To są dla mnie najważniejsze aspekty. Pani, czy możesz powiedzieć coś, co robisz o sobie? Troszeczkę wiem, że mieszkasz w Wiedniu. Powiedz nam coś o sobie. Tak, mam 27 lat i tak jak już powiedziałam, jestem z Wiednia, pracuję. Pracuję jako sekretarka w bibliotece. Poza tym jestem asystentką w szkole po południach. Jestem asystentką na zajęciach pozalekcyjnych. To jest szkoła chrześcijańska, religijna i poza tym ja nawet tam sama chodziłam. A też oglądasz wiadomości, Fanny? Tak, właśnie tak. Oglądam wiadomości wieczorami. A w środy
i czwartki. Oglądam też wiadomości na temat Wiednia, a później oglądam też wiadomości specjalnie przygotowane dla dzieci na jednym kanale, który mamy w Austrii w telewizji. To, co jest dobre w Austrii, to to, że wiadomości są przekazywane prostym językiem. Ja również pomagałam edytować prosty język w projekcie dla prasy, dla gazet. To był projekt, który trwał przez 3 lata. Ja w nim pomagałam. Bardzo dobrze, bardzo ciekawe. A w tym projekcie pisaliśmy prostym niemieckim językiem, żeby było to zrozumiałe dla innych osób. A twoje wykształcenie jakie jest? Czego się uczyłaś? Chodziłam do szkoły zawodowej, żeby być asystentką w przedszkolach. I zrobiłam też szkołę średnią, obowiązkową szkołę średnią. Bardzo ciekawe, Sami. Może później jeszcze z Tobą porozmawiam, ale teraz chciałam jeszcze porozmawiać z Fioną. Bardzo Ci dziękuję za Twoją pomoc i za kilka minut wrócimy do Ciebie. I przypominam, że możecie wybrać swój język, żeby słyszeć tłumaczenie. Fiona, jesteś w kamerze. Jest Twoja kamera włączona. Teraz musisz włączyć mikrofon, żebyśmy Cię słyszeli. Proszę, włącz mikrofon. Teraz mnie słyszysz? Tak, teraz słyszę Cię doskonale, bardzo dobrze. Witam Cię, Fiona. Opowiedz nam o sobie. Mam na imię Fiona Lambert, mam 24 lata. Mieszkam blisko Frankfurtu. Pracuję jako specjalista sprzątająca. Mam wiele różnych hobby. Lubię grać na flecie. Jeden raz w tygodniu gotuję. Chodzę też do sportowego klubu, robię tam kurs gimnastyczny. Lubię też chodzić, spacerować, lubię chodzić na farmę, opiekuję się tam zwierzętami, daję im do jedzenia. Lubię też bardzo sprzątać pomieszczenie, które jest tam w farmie, korytarz, łazienkę. Ja skończyłam szkołę integracyjną, to była integracyjna szkoła demokratyczna. Tam otrzymałam mój dyplom bez angielskiego, a teraz pracuję w 3 różnych miejscach. Zrobiłam szkołę zawodową jako specjalista sprzątający, otrzymałam dobrą ocenę. I teraz 2 razy w tygodniu chodzę do domu starszej pani, która ma już 92 lata. Tam sprzątam, zaprowadzam ją na przykład do fryzjera, a oprócz tego mam też inną pracę w Caritasie. Tam myję całe wszystkie pomieszczenia, piorę, czasami też prasuję i lubię też bardzo rozmawiać z osobami, które tam się znajdują, które tam mieszkają. Poza tym pracuję też w kawiarni. Tam zajmuję się przygotowywaniem kawy, rozdawaniem na stoły zamówień. Czasami też oglądam wiadomości. Już 3 razy głosowałam. Na przykład głosowałam w wyborach do Parlamentu
niemieckiego na prezydenta miasta i również na w głosowaniu na parlament kraju. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby wszyscy mieli dostęp do głosowania i każdy miał możliwość głosowania. Teraz mieszkam z moimi rodzicami, ale chciałabym już niedługo się uniezależnić, zamieszkać sama i żeby być samodzielna, muszę być niezależna. Na przykład muszę podróżować pociągiem i autobusem, żeby dojechać do pracy. Poza tym sprzątam również mój pokój, sprzątam moją łazienkę i jestem bardzo dumna z tego, że mogę być samowystarczalna. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie. Bardzo dziękuję, Fiona. Wspaniale. To jest niesamowite, że możemy posłuchać na temat tych wszystkich rzeczy, które robiłaś. A które z Twoich prac najbardziej Ci się podobają? Najbardziej lubię pracę w Caritasie, tam gdzie pracuję od 8 do 12. To jest moja główna praca i ta praca najbardziej Ci się podoba, tak? Tak naprawdę lubię te moje trzy prace, wszystkie prace. A jak już będziesz mieszkała sama, to gdzie chciałabyś mieszkać? Chciałabym mieszkać w Niemczech, blisko moich rodziców. Rzeczywiście, ja też mieszkam blisko rodziców i to jest bardzo wygodne. Wspaniale. Może później zadam Ci jeszcze jakieś pytania, ale na razie bardzo dziękuję za Twoje, za to, co nam opowiedziałaś. To było bardzo ciekawe. A teraz przejdziemy do naszej kolejnej osoby, która będzie nam opowiadała o sobie. Kim jest ta osoba? Francesca. Gdzie jesteś, Francesca? Tutaj. Nasza wspaniała uczestniczka z Grecji. Widzimy Cię i słyszymy. Witam wszystkich, dobry wieczór. Nazywam się Francesca Cristina Duca. Mieszkam w Grecji, w Tesalonikach. Mam 37 lat i mieszkam w Tesalonikach. Mieszkam sama. W apartamencie. Jest to apartament dla osób potrzebujących wsparcia, potrzebujących pomocy. Codziennie chodzę na uczestniczę w programach edukacyjnych. Mam młodszego brata. Od zeszłego roku mieszkam sama, niezależnie. Codziennie chodzę na programy edukacyjne na temat zespołu Downa w Grecji. Mieszkam sama w domu, który dla osób wymagających pomocy, asysty. Bardzo lubię mieszkać sama. Codziennie sprzątam w moim mieszkaniu i ścielę moje łóżko.
popołudniami. Bardzo lubię oglądać ciekawe rzeczy w telewizji. Chodzę na różne dodatkowe zajęcia. Chodzę na zajęcia z gimnastyki artystycznej. I wychodzę też, żeby spotkać się ze znajomymi, z przyjaciółmi. Uwielbiam podróżować i podróżowałam już w wiele miejsc, byłam w różnych krajach całego świata. Byłam tam z moimi przyjaciółmi. Mieszkam sama. I jestem niezależna, dlatego że jestem dorosłą osobą. Bardzo kocham moją mamę i mojego brata. I w każdy weekend ich odwiedzam. Lubię przychodzić do nich. Bardzo lubię odwiedzać dom mojej rodziny. Lubię posiedzieć w moim pokoju. Cieszę się też bardzo wtedy, kiedy oni przychodzą do mnie z wizytą. Przychodzą do mojego mieszkania. Czasami w niektóre dni. Myślę, że kiedyś, któregoś dnia uda mi się mieszkać w innym miejscu, mieć własne mieszkanie i nie mieszkać w mieszkaniu dla osób potrzebujących wsparcia. Chciałabym to osiągnąć. Chciałabym znaleźć pracę. Chciałabym pracować na przykład w kawiarni i w ten sposób na siebie zarabiać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Franceska, za Twoją prezentację. To było bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że możesz zrozumieć wszystko, o czym tutaj rozmawiamy. I chciałabym zapytać Ciebie trochę na temat Twoich osiągnięć sportowych, bo wiem, że otrzymałaś kiedyś medal. Tak, otrzymałam medal, to prawda. W Irlandii byłam na olimpiadzie i otrzymałam 5 złotych medali. 5 medali to niesamowite. I to było wszystko w dziedzinie tańca. Tak, wszystko to było w dziedzinie tańca oraz gimnastyki artystycznej na tych olimpiadach. I naprawdę osiągnęłam duży sukces. Bardzo dziękuję, Franciszka. Dziękuję
za wzięcie udziału w naszej konferencji. A teraz zapraszamy naszego ostatniego mówcę dzisiejszego dnia. To Jean-Philippe. Znajdziemy go zaraz w tłumie. Tutaj jest Jean-Philippe. My już się poznaliśmy osobiście. Spotkałam go i jestem naprawdę bardzo zadowolona. I on też mnie widzi. Jest tutaj dookoła mnie bardzo dużo osób, wszyscy, którzy są też połączeni przez internet. Dzień dobry. Przedstawię się. Chciałam podziękować Wam za to, że otrzymałem taki zaszczyt, żeby reprezentować wszystkie osoby z trisomią chromosomową we Francji. Mam 44 lata, mam na imię Jean-Philippe, mieszkam w Marsylii. Moi rodzice nauczyli mnie czytania, pisania i liczenia, a teraz mieszkam we wspólnej rezydencji, gdzie mam mieszkanie, pracuję w hotelu, zajmuję się serwisem i sprzątaniem. Codziennie chodzę sam do pracy na piechotę i mam również dodatkowe zajęcia, żeby jechać do lekarza, jadę autobusem, czy też jeśli potrzebuję iść do apteki. Robię sam zakupy i jestem całkowicie zintegrowany w społeczeństwie. Moja rodzina mieszka w Lyon. Czasami wsiadam w pociąg, żeby ich odwiedzić. Biorę udział wspólnie z naszą organizacją. Jestem zintegrowany dzięki temu stowarzyszeniu. Niedługo zacznę pracować w tym stowarzyszeniu. Pracuję również w domu. Wszystko robię sam, sprzątam, porządkuję. Pracuję też w parafii w mojej dzielnicy. Jestem wolontariuszem. Czuję się Francuzem i Europejczykiem, tak jak inni. Bardzo dziękuję. Wspaniałe. Bardzo dziękuję. To było naprawdę bardzo ciekawe, że mogłam Ciebie też zobaczyć osobiście w Brukseli. Chciałam zapytać, czy mieszkasz teraz, teraz pracujesz, więc powiedz nam, czego się uczyłeś i coś studiowałeś. Był jakiś problem z tłumaczeniem, przepraszam. Dobrze? Wszystko już jasne? Słuchamy.
Tak, teraz zmienię język na niemiecki. Pytałam się o Twoją pracę. Lubię pracować z innymi osobami na temat, lubię czystość, lubię higienę. A może przedstaw nam któreś z osób, które są dookoła Ciebie tutaj razem. Powiedz nam, kto tam jest. Kto stoi za tobą? To są moi koledzy, którzy są dookoła mnie. Są ze stowarzyszenia Trisomii 21, którzy chcieli mi towarzyszyć tutaj, żeby być razem ze mną na tym wspaniałym spotkaniu. To wspaniałe, Jean-Philippe. Zapytam jeszcze o parę rzeczy. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Chcę jeszcze zapytać o parę rzeczy naszych innych uczestników. Doskonale. Dziękuję bardzo. Na razie nie wiem, dlaczego nie widzę wszystkich twarzy. Chcę podziękować Wam pięciorgu za ten czas, który poświęciliście, żeby przedstawić nam siebie. Jeśli macie jakieś pytania, czy dostaliśmy jakieś pytania do Was, zaraz będziemy na nie odpowiadać. Otrzymałam pytania też na temat następnych spotkań, które będziemy organizować, na temat Trisomii 21. I tak jak już powiedziałam, będziemy mieć w przyszłości cztery nowe spotkania. Pierwsze z nich będzie 16 marca. Będziemy mieć też spotkanie osobiste w maju, w drugiej połowie maja, na temat zdrowia. To będzie projekt sponsorowany przez Unię Europejską. Nasi uczestnicy będą mogli przyjechać do Brukseli i otrzymają, dostaną, będą mieli zapłacone za podróż, za hotel, w którym będą spali. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ci uczestnicy będą mogli rzeczywiście tak skorzystać. Będziemy mieć też 6 lipca spotkanie online przez internet na temat traktowania, jednakowego traktowania i tolerancji. Będziemy podsumowywać to wszystko, o czym mówiliśmy dzisiaj i będziemy opowiadać o naszych planach na najbliższe miesiące. Jeszcze raz chcę bardzo podziękować wszystkim naszym uczestnikom tego spotkania. To była wielka inspiracja nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy tutaj nas dzisiaj słuchają. Bardzo dziękuję za opowiedzenie nam Waszych doświadczeń, samodzielności i niezależności. A dla tych, którzy nas słuchają, chcę, żeby
zobaczyli nasze sieci społeczne. Jesteśmy na Instagramie, na Facebooku, na TikToku. Jeżeli macie pytanie, możecie je zadać. Też możecie pisać e-maile, wysłać je na ten adres, który tutaj widać za mną. Możecie też zobaczyć ten adres mailowy w wiadomości, którą otrzymaliście, żeby połączyć się na to spotkanie. Bardzo dziękujemy za uczestnictwo wszystkim. Chcemy, żebyśmy mieli wspólnie kontakt i dobranoc. Do zobaczenia.